natomiast, Howard, dobrze, że to ptak mają ciebie. Dokładnie. Sandra lepiej sobie z nimi radziła. To tak naprawdę jej ptaki. Jeszcze jedna lokacja i powinienem mieć dość danych, żeby znaleźć Blacka. Już widzę gdzie. Wie, że nakradła już rzeczy za jakieś 49 milionów. Jeśli ją schwytam... 49 milionów? Może z nim skończy. Mam rady. To galeria, w której trzymają nefrytowego tygrysa. Jest wart co najmniej milion. Dobra. Musimy się tam dostać jak najszybciej. I dziś zagramy za innym strojem. Mianowicie... MK2. Niczym naszego Starka. Dobra, tym polecimy. Spidey, Spidey, Spidey! Znalazłem jej kryjówkę. Albo dziś może bardziej Toma Hollander. Miasta. Staram się. Sandra lepiej sobie z nimi radziła. To tak naprawdę jej ptaki. A teraz jak jej nie ma, są twoje. Dzięki temu jej cząstka nadal żyje, rozumiesz? Na pewno. Porządny z siebie chłop, Howard. Gdybyś kiedyś miał ochotę wpaść, przywitać się z rodzinką, czuj się zaproszony. Clarence za tobą tęskni. Dzięki raz jeszcze. Piękne. Była scena ta z... No Way Home. To można jeszcze zrobić. Albo nie można. Można, dobra. Szybko to zróbmy. Coś przede mną ukrywa. Mam nadzieję, że wszystko gra. Hobgoblin? Yeah! Zabijają ryby. A jeśli ich nie powstrzymam, będą się przesuwać w górę łańcucha pokarmowego. W laboratorium Harry'ego przygotowałem wirusa, który je zaatakuje, ale potrzebuję do tego próbki alg. Muszę lecieć nad jezioro. Szybko. Au. Spać gdzie się nie kurwa. Teraz muszę rozbić ściany komórkowe. Najszybciej zrobię to przy użyciu siły grawitacji. What? Co mam zrobić? Wolałbym to robić w laboratorium, ale nie mam czasu. No, halo, no halo. Udało się. No teraz powtórka z rozrywki. Naprawdę ośpieszyłem się. 250. Ja na Stark Tower będę musiał się wspiąć. Nie pożygał! Muszę wrócić nad jeziorek, go rozpuścić.
dobra. Już. Wirus zabije tylko trujące algi. Nie zaszkodzi innym roślinom. Całe szczęście, bo czym byłby park bez roślin? Pustą działką. Łatwo to było. A. No nie, źle. Można tak, no właśnie. Octavius Industries, jak to śmiesznie brzmi. Cześć, doktorku. No chciałem, doktorku. Peter, będę za moment. Wow, ile nowych rzeczy. Musimy poprawić, skąd masz cały ten sprzęt? Obdzwoniłem wielu ludzi. Wziąłem kilka pożyczek. W zasadzie zaczynamy od nowa. Nasz pierwszy królik doświadczalny, kapral Dexidor, stracił rękę na misji, teraz chciałbym móc tylko znów przytulić. Nie rozumiesz. To dopiero początek. Wiesz, do tej pory dostrzegaliśmy protezy z niewłaściwej perspektywy. Po co ograniczać się do naprawiania, póki skoro możemy ich ulepszyć? Okej. Nie uderzy niczego. W porządku. Niech to! To twoja wina, normalnie, ty cholerny! No to już wiem, na kogo pan nie zagłosuje. Przepraszam. Mam skłonność do kiepskich żartów, kiedy się denerwuję. To dobry żart, tak. Po prostu trochę przesadziłem z reakcją. Nie, wcale. No, może pan odpocznie, a ja posprzątam i przygotuję kolejny test. Nie chcę być wścibski, ale pan i Norman chyba dobrze się znacie. Poznaliśmy się w koledżu. Polubiliśmy się. I założyliśmy firmę. Obaj chcieliśmy zmieniać świat w inny sposób. Zaraz. Zaczynał pan pracę w Oscar? Byłem nawet jednym z założycieli. Początek nazwy pochodzi od naszych nazwisk. Dodaliśmy korp i... No, wyszło zdanie. I czemu pan odszedł? Norman miał obsesję na punkcie genetyki. Rozpoczął projekt, który w zasadzie nieetyczny. Potem... W każdym razie było coraz gorzej. Odszedłem w zamian za odprawę. Ale nie wystarczyło mi na długo. Musiałem polegać na donacji. Jeśli ten projekt nie wypali... Wypali. Zaraz to przygotuję. Zaparzę świeżej kawy. Przeprowadź diagnostykę systemu sterowania. Mogło dojść do zwarcia.
mocno. Kurde, będę mole, no już wiem jak. No way. Yes. Co się kto za rękę ma po dziwnie? To chyba działa. Sporo pracy jak dla jednej osoby. Da pan radę? Najwyraźniej nie są w tej pracy. Nie znalazłem jeszcze pracy. Nadal nie ma. Wiem. To nic, poradzę sobie. Na co komu kasa, kiedy zmienia się świat, to... Za zmienianie świata. Doktorze, muszę uciekać. Wrócę później. Nie martw się, robota nie zając, nie ucieknie. A to co? Co, a to co? To wystarczy jak na razie. Dobra. Marujmy tam. Hej, dzwoniłaś do mnie. Kolacja nadal aktualna? Kolacji? Tak. Dzwoniłam w innej sprawie, ale tak. Pogadajmy przy kolacji. Wciąż jestem chętny przyjść do pracy. Cóż, lubię żyć na krawędzi. W drodze do domu zrobię jakieś zakupy i dam ci znać, kiedy możesz wpaść. Okej, to do usłyszenia. No dobra, kolacja łędzie. Małe oczekiwania. Trudno byłoby to skrzenić. Zanim zadzwoni, ogarnę jeszcze kilka spraw na liście. Do magazynu czy potem? Może potem bym porobił te magazyny. Jak wygląda nasze położenie w Riverside? Klasówka i tutaj podążałem, podążamy!
gdyby władze słuchały moich apeli i robiły coś wcześniej. Ale nie słucha. Freedom Tunnel. Przed założeniem Feast to tutaj chronili się nowojorscy bezdomni. Dziś jest tu prawie pusto. Dobra kryjówka. Musi tu być gdzieś ukryte wejście. Tu chyba jest wszystko, co ukradł. Dane finansowe gangów Marzi. Próbuje je szantażować? Piwa. Wino z winnic Marzi. Co to? Pająku, goniłeś za mną, żeby mnie zabawić, co? Jesteś rozkoszny, taki słodki. Dlatego zostawiłam ci coś miłego. Znalazłeś? To się pochwal. Co jest? Niemożliwe, żeby to wszystko była gra, prawda? Nowy kostium. Spidermanie, Black Cat właśnie okradła posterunkowy magazyn dowodów. Co? Jak to? To miejsce jest jak Fort Knox. Te koty, które znalazłeś, gdy trafiły do magazynu, nawiązały połączenie, wzmocniły swój sygnał i wyłączyły alarm. Przemknęła się zupełnie niepostrzeżenie. Wiedziała, że znajdę koty i wam je przekażę. Wrobiła mnie, znowu! Co zabrała? Tylko swój kostium i sprzęt. Dała mi znaleźć graty warte 50 milionów tylko po to, by odzyskać swoje wdzianko. To znaczy, że planuje jeszcze większy skok. No, nieźle cię wyrolowała. To trzeba jej przyznać. Uśmiechasz się? Brzmisz, jakbyś się uśmiechała. Muszę lecieć. Co jest? Cześć, Andrzej. No dobra, kupiłam parę rzeczy. Jestem ciekawa, co z nich wymyślisz. Już do ciebie lecę. Szykuj się na łódkę życia. Będzie szybciej. Miłość i komunikacji miejskiej. Ja dzisiaj samo osiągnięcia dla pobudu, naprawdę serio. Siema. Ojca, co mi po angielsku, wiadomo. Poradzicie sobie. Peter! Nie uwierzysz, co się wydarzyło. Ten adres, który mi dałeś. Poszłam tam. MJ. No wiem, ale czekaj. Co to jest? Posłuchaj. What? No i fajnie, gramy MJ. Super! Nie umie odłożyć narzędzi. Pewnie warto. Kurde, nie widziałem go. Fuck. Co szef robi z Horsą w tej roboty dla Lee? Próbowałeś go? Chill.
położyłem. No nieźle, no. Ale rym. Mam jakieś omamy? Ej, ktoś kupił jakieś browary? Idź tu. Idź. Nie widzisz mnie. No idź tu. Nie. Co tam jest? Siebie, proszę! Nigdy nie trafię! O kurze. Fisk? Nie, to nie fisk. Kto to? Co to jest? Masz rację, Rick. Nie skapnie się. Brzmi jak fisk. Bo nie będzie w topy. Niech to szlak! Poprawię to przecież! Masz jaja ze stali, Rick. Zobaczymy, czy pękną. Co za rozczarowanie. No nieźle. Potrzebuję nowego spawacza. No nieźle, MJ. Tombstone? Co to kurde w ogóle jest? Pierwsze słyszę. Chciałbym wygłosić kazanie, ale i tak mnie nie posłuchasz, więc łap. Na następny raz. Super. Dzięki. Wiesz, że Tombstone w sumie jest niezniszczalny, nie? Każdy ma jakąś słabość. Moją jest... To, co tam teraz gotujesz. Pachnie świetnie. Kary z kurczakiem. Musi się podgotować. Nie to, co gotuję, tylko pite. Nie dasz mi o tym zapomnieć, co? No. Wielka pierożkowa klęska. Wciąż nie wierzę, że wszystkich ewakuowali. To w środku zimy. Sąsiedzi chcieli mnie zabić. Jak zerwaliśmy, trochę się ucieszyli. Dobra. Pogadajmy o tym, co znalazłeś u Lee. No, Lee wyraźnie ma jakiś problem z Osbornem. Tak. Ale dlaczego? Jeszcze nie wiem. Ale jego kolejny krok ma związek z oddechem diabła. No, sprawdzę to. Tak myślę... Co mówisz na spółkę? Chcesz być moją pomocniczką? Jakąś Spider-Girl? Spider-Woman. Nie, Woman. Nie pomocniczką.
partnerką. O. Tylko nie to! Hej, to twój system ostrzegania. Chyba jakieś włamanie. Charles Standish. Brzmi znajomo. O, to księgowy Oscorp. Zaraz. Myślisz, że to ma jakiś związek z Lee? Wybacz, że tak uciekam. Czy ty zostawiłeś ciuchy na podłodze w kuchni? Skądże? Gdzie je mogę wrzucić? Je tu na kanapę. To na razie. No nieźle. Wszystko się ze sobą kury debelem one łączy, no. To i minus i plus. Hej, to ja. To kary jest całkiem niezłe. To co wiemy o Charlesie Standishu? Zobaczmy. Dyrektor finansowy Oscorp. Pracuje tam od ponad 20 lat. Singiel. Ma znaną kolekcję sztuki. No i musi być obrzydliwie bogaty, skoro stać go na taki apartament. Skoro Lee chce go dorwać, musi mieć to związek z oddechem diabła. Przeszukam zaraz całą zawartość. Daj znać, jak tylko coś znajdziesz. Myślę, że Lee może planować coś jeszcze gorszego niż w ratuszu. Jesteśmy teraz partnerami? Zachowujemy się, jakbyśmy byli. Partnerami! Może być! No dobra, na razie, partnerze. Sas? Skąd pada to światło? A, to była ta kryjówka. Kocia chyba. No bo i nie? Ta nie, no. Macie mnie to, że właśnie to jest tuna. Rodzi, no to skrzyżowa. No, skrzyżowanie. O, już. Znowu strzelanko. Policji przydałoby się pomóc. Ej. Pogarzą nigdy jak wchodzę, tylko jak już jestem, nie? I nagle jestem pół metra kurde tak. Komuś się tu śpieszyło. Nic mi nie jest. Ale musisz szybko znaleźć pana Standisha. Ci goście w masce siłą zabrali go do jego mieszkania. To luksusowy apartament, na górze. Wygląda jak wujek Majsa. Jak dobrze was widzieć! Nie mogę znaleźć auta! Mógłbym z tysiąc, że stanąłem gdzieś tutaj. Nie chcę mi się z wami bawić. Wytupiajcie obok. Ej, aż tyle was. Achievement powinien być za to. DWT. O Boże.
O nie! Zaraz, wy też tu pracujecie? Szkoda jak szkoda, ale parkingowych to tu nie brakuje. Ale chłop poskakał. Niezła walka! Nie odkaza dobre chęci. Winda na nic się nie zda. Wiedzą, że tu jestem. Ale może mógłbym zakraść się szybę. Stąd chyba mógłbym dostać się do apartamentu. Zaczynała! I chciałbym bardzo strój Venoma już. Wysoki ten budynek. Wow, kurde. Szlak. Ale real bym się zesrał, serio. Chciałbym ten budynek. Bomby zapalające? Serio? Jazda! Wow! Niedobrze. To nie jest tu, gdzie była MJ, nie? Okej, co teraz? Wpisuj hasło! Ty sobie hasło! Gonak mi gość od internetu. Unik. Kurde no. Pieprzony demon. A słuchaj, to sobie trochę ciszej. Wydaje się spięty, ale mi się go mocno.
przewalczą muzeum. Chyba jestem bezpieczny, ale muszę bardziej uważać. Zanim pogadam ze Standishem, muszę ich załatwić. Dobra, droga wolna. Oby Standish był cały. Nie no, przy nim było dwóch. Martin? Czyżby? A, postrzegł swojego. Czemu tych nie mogę dostać? No? Spróbujmy jeszcze raz. Już jest bezpiecznie. Czego szukali? Dokumentów finansowych. Na temat oddechu diabła? Skąd o tym wiesz? Po co im one? Nawet nie wiem, co to jest. Pan Osborne od lat pakuje w to pieniądze, ale trzyma cały ten projekt w tajemnicy. Czego ja mam jakiekolwiek informacje? Już nie. Skopiowali część dokumentów na bezpieczny serwer. Dane płacowe doktora Isaaca Villeneuve'a. Naprawdę nie wiem. Pani! O kurde. Dawaj, dawaj! O kurde, Peter. Trzymaj się! Pewnie jak sytuacja z Gwen. Nie? Zawina się spierdoczy na nich, nie? Mówiłem. No nieźle. Hej Yuri. Niewiele wyciągnąłem ze Standisha, nim przylecieli agenci Sable i posłali mnie na drzewo. O co im chodzi? Mam wrażenie, że oni chcą go zmusić do milczenia. Bo wie o oddechu diabła. Tak, czymkolwiek to jest. Pracuję nad tym. Chyba mam pewien trop. Trop? Brzmi jak glina. Chciałaś powiedzieć Spider Cop? Yuri? Jest, bo jesteś szósty. Siódmy. Chodziło im o nazwisko. Masz długopis? Tak, dajesz. Dobrze. Kto to? O co z nim chodzi? Miałem nadzieję, że ty mi powiesz. Patrzę, chwila. A, zanim zapomnę. Zostawiłeś u mnie ten nadajnik Tombstona. Zostawię go u doktora Octaviusa. Dam znać, co znajdę na temat Elaine'i. Epicentrum. O, to kupię na pewno. Nowy strój. Jak on cały, jak on jest piękny. Dobra. Gdzie jest misja poboczna, kurwa? Prawie spacja, dobra. To można zajęczyć. No wszystkie. Stacje, nie, to ta. I tamta.
Kurczę, gdzie ta poboczna misja? Teraz dopiero się wyświetli. Co jest? Ile? Wydywy, o! Wszystko. Jak zdobyć te kolekcje? Jak to zrobić? Postacie. Mamy mnie, MJ, Fiska, Yuri, Okto, May, Martina, Normana, Shockera, Jamesona, Davisa, Milesa, jego matkę, Silver, Saibu, Tombstone'a i Mister Negativa. W ogóle jakie to są DC. Główna fabuła już 55 jest z tą, z Felicią, Two Words. Nie wiem, czy zrobię i to, Silver Link. Pierw, będę się zajmował Spiderem, dobra. Poróbmy to już, no. To jest najbliżej. Jakoś nie chce mi się ich pokonywać, też czasu za dużo tak nie mam, nie? Są podłączane do budynków mających ponad 4 piętra. Zbadam rury i postaram się ustalić przyczynę. No co, potrzebowałem czasu o ziemię? Z tymi rurami wszystko okej. Przyczyna musi leżeć gdzieś niżej. Postrzelam. Dobra. Niesamowity spider hydraulik w akcji. Spider hydraulik, nie no, nie mogę. Gotowe. Nic nie ominąłem, raczej nie. W samą porę. Dobra. Łatwe są te zadania. Zadanka.
też musieli skonstruować kilka tych miast, no nie? Ogromna gra i przezajebista. To już wszystkie, ale długo nie wytrzymają. Ciśnienie jest za wysokie. Może odpływ jest zablokowany. Sprawdzę rurę odpływową. Rura odpływowa jest na nabrzeżu. Muszę sprawdzić, czy nic jej nie zatyka. Tamtąd to nie wejść, ja? Czy spidebot? Czy... No i wszystko jasne. Lepiej to oczyszczę, zanim coś wybuchnie. Gdzie? Oż. Szlak, czasem nienawidzę tego, no. A czasem często. Czym mam to? Kurde, no. Cholera. Pit. Nie no, nie mogę, no. Co mam tu zrobić? Co? Co mam zrobić? No nie, jestem głupi. Tak się zastanawiam. Ilu bohaterów zajmuje się naprawą kanalizacji po godzinach? Oskar będzie musiał przyznać, że stacja Karego zapobiegła awarii systemu wodociągu. Stąd mam po drodze do dwóch baz, pierdzaj często po prawo, potem tą po lewo. Miałbyś chwilę, żeby coś dla mnie sprawdzić? Nie, ale jak ładnie poprosisz. Dostałam zgłoszenie w sprawie podejrzanego pudła na dachu w Hell's Kitchen. Mogłabym nazwać saperów, ale jeśli to tylko szkolny projekt naukowy... Tak, wiem, cięcia w budżecie, bla 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 bla. No i? Przedot, to bym chciał wpaść. Mógłbyś to, proszę, sprawdzić? Jest magiczne słowo. Mam nadzieję, że to jakiś szkolny projekt. Tęsknię za tamtymi dniami. Szkolne projekty są znacznie łatwiejsze niż te życiowe. No. Fakt. Racja. No znowu gołębie! Ile można? To laboratorium jest wyposażone w karmniki, żeby przyciągać ptaki i analizować ich odchody. A pociul! Zgadza się. Poszedłem na studia, żeby badać ptasią kupę. Jak widzę, ptaki przenoszą choroby, którymi mogą się zarazić ludzie, dlatego zależy nam na ich zdrowiu. Wiesz, chciałbym, żebyś tu był i uraczył mnie swoim humorem toaletowym. Dzięki, ale mówisz, że mam humor toaletowy. Super. Gołębie chorują na zjadliwy szczep ptasiej grypy. W dodatku wirus zmutował do formy niebezpiecznej dla ludzi. Okej, w laboratorium Harego było wszystko, czego potrzebowałem. Mam szczepionkę. Muszę się pośpieszyć, bo te gołębie są jak szczury z dżumą. Lepiej będzie rozpylić ją w trzech punktach migracji ptaków. Na szczęście stacja wskazała mi, gdzie są. Pierwszy punkt migracji jest w parku. Stamtąd ptaki rozprzestrzenią szczepionkę dalej. Gołębie wybaczają mi, że bujam się po ich rewirze, więc piszę im przysługę. Założę się, że Avengersi nie użerają się z ptasią kupą. No na pewno nie. Skąd mi się zmniejsza ten, no to raczej w tę stronę, no nie? Raczej tu. Kurde. Where? Widzicie, już nawet mnie nie kierują, kurde. Nawet nie mam punktu, gdzie. To jest park.
bez jaj. Jesteś niższy niż myślałem. Dzięki, ja jestem Spider Casual. A mój Boże. Co ten wóz? To jest tej Silver Tay. Papkiela fajne różowe to. Pojs. Przy okazji mogę to zgarnąć, nie? Szczepionka roznosi się w powietrzu, więc wystarczy spryskać nią drzewa. Dobra, jeszcze tylko dwa miejsca. Szczepionka jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt. Wylecie gołębie. Albo wywoła apokalipsę gołębich zombie. Peter ma cały humor jak ja. Jedno miejsce. Ciekawe, co na to powiedzieli są. Już to widzę. Spider-Man rozpyla smugi chemiczne. Lubię pomagać zwierzętom. Nie nazywają mnie zagrożeniem, nie strzelają do mnie. Też, no. Jeśli dopiszę sobie w CV zawód weterynarza, to będzie duże przegięcie? O, no. Nie wiem, no możliwe. Spider-weterynarz? Brzmi ciekawie, fajnie. O. Wow. Nawet aparatu co użycie mogę, no. Widzę. Okej, powinno zadziałać. Przez wypadek zbadam kilka gołębi. Udało się. Nie zamieniły się w zombie. Jest. Nie słuchaj, Jamesona. Ha! Nikola Tesla karmił tu gołębie. Jak mama Harego. Pamiętam, jak nas tu zabierała. Chciałbym przekazać Haremu dobre wieści, ale nie mogę się z nim skontaktować. Co się z nim nie tak?
Badaj dziwny obiekt. Zaraz tam się u... W końcu! Na następnym odcinku robimy wyzwania.